Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju został utworzony podczas obrad Rady Europejskiej w Strasburgu w dniach od 8 do 9 grudnia 1989 roku. Koncepcja powstania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju została przedstawiona już 25 października 1989 roku w Parlamencie Europejskim przez François Mitterranda. Właściwe porozumienie w sprawie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju podpisano uroczyście w Paryżu 29 maja 1990 roku. Swoją działalność rozpoczął on w 1991 roku. Wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju była niegdyś Hanna Gronkiewicz-Waltz, obecnie prezydent Warszawy, a w Radzie Zarządzającej zasiadał Jan Krzysztof Bielecki, był odpowiedzialny za operację EBUR w Polsce, Bułgarii i Albanii. Od 1 marca Polskę reprezentuje jako zastępca członka Rady Zarządzającej były premier Kazimierz Marcinkiewicz. EBUR liczy 60 członków, 58 państw, Europejski Bank Inwestycyjny i Wspólnoty Europejskie. Każdy członek jest zarówno kredytodawcą, jak i kredytobiorcą. Główne państwa działania to Albania, Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Gruzja, Kazachstan i Kirgistan. EBOR ma promować rozwój sektora prywatnego w państwach urzeczywistniające zasady demokracji wielopartyjnej, pluralizmu oraz gospodarki rynkowej, wspiera transformację i przyspieszenie niezbędnych zmian strukturalnych, popiera rozwój zapewniający ochronę środowiska. Siedziba Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju znajduje się w Londynie.